Cześćka, witam was wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj vlogmas 18. Widzę, że nie widać w kalendarzu u was. Vlogmas 18, także zapraszam was do oglądania, jak to szybko zleciało, masakra. Otwieramy kalendarz, zacznijmy sobie od wedla. No i co? Ja już 18 widzę, więc idę do was. Dobra, 18 jest tutaj, także cyk, otwieramy. One jakieś ponaruszane są te okienka, ale trudno. I mamy tutaj prezencik. Overhorse, moi drodzy. I w 18 w Overhorse. Jezu, ten kalendarz już jest tak, wiecie, porozwalany. Staram się jakkolwiek jeszcze ładnie otwierać te okienka, ale zaraz się otwieram jedno. Odchodzą wszystkie. Ja pourywam te, które już były. Ale tu wychodzi mi już 23. I widać. O nie. Dobra, zakrywam. Wiecie co? Ja włożę, nie patrzę, co tam jest, wkładam do środka. Będziemy chcieli otworzyć 23, no to będziemy wiedzieć. No jakaś fioleczka, ale to wiadomo, że nie wiemy, co to. Dobra. Co mamy za to pod 18? Pod 18 mamy Rancept Gel i to jest dokładniej preparat wspomagający naturalny proces odbudowy uszkodzonej tkanki. Zabezpiecza skórek przed czynnikami zewnętrznymi oraz wspomaga utrzymanie odpowiedniego nawilżenia, miękkości i elastyczności naskórka. Także taki regenerujący żelik na jakieś rany. Spoko. Dalej. Milka i Kinder, myślę. To jest dobry pomysł. Dobra, najpierw Milka. Osiemnasteczka jest tu, u góry. Na niebieskim, fioletowym tle. Mamy sobie tutaj, co to jest? Aha, dzwonek. Bardzo dobrze. I mała osiemnastka w Kinderze, czyli znowu jakieś jajko. Coś mi, moi drodzy, zacięło, przepraszam bardzo. Kinder, takie jajeczko. Dobra, no i Efol ostatni. W Efolu 18 jest tutaj, dokładnie, i w 18 mamy jakiś płyn Skin Balm, czyli balsam do ciała. Ale ja nie potrafię rozumieć, czy to jest do konia, czy do człowieka. I w podsumowaniu mam tak. Z Overhorse taki żel do regeneracji skóry. Efol balsam do skóry, ale nie wiem, czy dla konia, czy dla jeźdźca. Milka był dzwonek. Wedel prezent. No i Kinder takie jajeczko, jak ostatnio bardzo często. A więc, moi drodzy, wróciliśmy chwilę temu z zakupów. Ja w ogóle sam ubrałam się jakoś tak prążkowo, że tak powiem. No i co? Tak naprawdę choinkę mamy na dole. Jest to taka dosyć duża zielona choinka, ale mamy też w garażu. Mieliśmy białą choinkę, właśnie oto taką, jak tutaj widzicie na zdjęciu. I rodzice powiedzieli, że mogą mi ją dać i mogę sobie ustawić ją u siebie w pokoju. Także mam tutaj tą wielką choinkę, bo ma ona aż, uwaga, chyba, no prawie 80 cm, więc to jest po prostu gigantyczna. No i co? No i sobie ją spróbujemy postawić. Mam nadzieję, że nie poleci z niej dużo tych włosków, bo ona jest rzecz jasna sztuczna. Dobra, moi drodzy, więc zaczęłam wyjmować już w ogóle jakieś kawałki plastików i ogólnie nie bardzo kumam co i jak, ale mam tutaj tą choinkę i spróbujemy ją, nie będzie tak łatwo, jak się wyjąć. O, jednak nie jest tak źle, dobra, kolejny plasticzek, widzicie, ona tak wygląda. Dobra.
I wychodzi na to, że tutaj są trzy takie jakby łączniczki i je trzeba włożyć w to coś i to będzie stało tak i na to będzie choinka. Ja to jednak, słuchajcie, jestem po prostu mądra. Dobra, teraz żebym tylko tą mądrość wykorzystała. Jezu. Czy to tak? Czy tak? Dlaczego to nie ma instrukcji? Nie wiem, no ja nie jestem... A, wysokość 90 cm jest napisane, to jest wyższa jednak w nocy. No to musimy radzić sobie bez instrukcji. Wiecie, no... Złożyli choinki... O! O! Jest! Jest! Działa! Nie powinno być takie trudne, chciałam powiedzieć. I widzicie, nie jest jednak tak źle. Tylko trzeba po prostu dobrze to umieć włożyć. Dobra, patrzcie teraz. I tu. Teraz patrzcie. Cyk. Jeszcze jeden. Okej, moi drodzy, więc złożyłam sobie już ten tutaj, tą podstawę. I mam teraz choinkę. Jest ona tutaj. I patrzcie, to się wkłada do tego. I to teraz się ładnie stoi. Także pokażę wam. O, taka jest mniej więcej pełna okazałość. No i co? Chyba rozpakowujemy tego potwora. Także trzeba tutaj, wiecie, te wszystkie liście jakby. Liście, nie wiem, można nazwać liśćmi. Porozkładać. Tak, żeby były one jakby w dół. Tylko uwaga. No i co teraz? To jest wyżej, to jest też wyższy liść. Liść. Czemu liść? Ja mówię, nie wiem. Gdzieś tu jeszcze powinien być jeden, ale nie widzę. Dobra, no to rozkładam po prostu. No i uwaga, choinka jest gotowa. I mamy teraz lampki. Dzisiaj kupiłam sobie takie lampeczki niebieskie. Tutaj jest 1,5 metra. I w ogóle nie są poplątane, bo jak powiecie, jak są nowe, no to wiadomo, że to są. Ale to jest naprawdę coś niesamowitego. Jak są lampki poplątane, to od razu się odechciewa, wam powiem szczerze. Dobra, jak tylko teraz je otworzyć, to jest też dobre pytanie. O, dobra, otworzyłam. Okej, no i teraz tutaj wygląda to tak. Aha. Czyli co teraz, bo to jest połączone jakby dwa kabelki w jeden. Co jest? Ej no, ja muszę to tak robić. O matko. Okej, moi drodzy, jest trochę później, bo lekko nie podołałam zadaniu. Jednakże już mam choineczkę gotową. Światełka się świecą. Jest tam. Tylko ona stoi w takim miejscu średnim, bo jest bardzo krótki kabel. I no maksymalnie się w stanie przesunąć ją. O, jednak nie jest tak źle. Dobra, myślałam, że jest trochę gorzej. Nie, no to będzie ładnie widać. Także tak świeci sobie ta choinka. Wy, kurczę, ona się zlewa u was, jak wy widzicie, to dosyć słabo, ale mniej więcej idzie ona tak. Tutaj jest czubek. I tak ona sobie idzie. Tutaj jest na przykład gałązka, nie? Także myślę, że wygląda to bardzo spoko. I co? Teraz będziemy ozdabiać. Także zaraz wam pokażę, jakie mam ozdoby. Dobra, mam tutaj takie mam bombeczki. Do tego. Takie gwiazdeczki. Troszeczkę ciemniejsze i brokatowe gwiazdeczki. No i oczywiście haczyki. Także otwieramy cały ten tutaj. O, proszę bardzo. Mamy już nasze haczyki. Otwieramy nasze bombeczki. Myślę, że tyle mi starczy, ponieważ aż tak dużo ich nie zużyję. I do tych mam sznureczki. Najwyżej te gwiazdki zrobię sobie na sznureczki. Dobra, tutaj też widzę, że są sznureczki. Okej, spróbuję to otworzyć bez
bez nożyczek. O, dobra, udało się. Także też już wyrzucam tutaj. Ogólnie kolory przewodnie tej choinki będą niebiesko-biało-srebrne, coś takiego. Przeważać będzie oczywiście raczej niebieski, bo lampki są niebieskie. Ale będą też tutaj srebrne bombki, nawet jedne będą tutaj czarne, gdyż są tutaj. Także nie będzie tam tak, wiecie, zbytnie, że tylko dwa kolory. Trochę ich sobie pomieszamy. O ile uda mi się to pootwierać, bo po prostu aż się chyba zacięłam. Jest Maria masakra, dobra. Uwaga. Tam, daradam. Gotowe. Bardzo lekko. Tutaj też są sznureczki, więc sznureczków mam pod dostatkiem. A więc, moi drodzy, mam już choinkę. Przepraszam, że nie nagrałam takiego efektu końcowego wcześniej, ale byłam umyć włosy i tak dalej, więc dopiero teraz to robię, bo uszukowałam lekcję 0006. Trochę jestem niewyrobiona, ale trudno. Choinka wygląda tak, efekt końcowy, gdyż nie mam jeszcze tutaj u góry, co się nazywa? Takiego, o, czubka. Nie mam tego czubka do góry, ale jutro go założę. W ogóle to jest takie trochę krzywe. No ale jutro założę ten właśnie czubek i będzie też wyglądać, wiecie, tak normalnie, będzie efekt końcowy, finalny i tak dalej. Także tak ona wygląda od góry do dołu. Właściwie powinienem bardziej prezentować z tej strony, gdyż jakby z tej strony ona bardziej będzie, a tak musi stać, ponieważ psy tutaj przychodzą na noc i musi stać na biurku. Ale też spoko wygląda z na biurku. Normalnie będzie stała tutaj na ziemi, gdzie zawsze nagrywam jakby otwieranie pucharów. Nie, już o tej godzinie nie myślę. Otwieranie kalendarzy, także no, ta chęta będzie stać tutaj. No i co, moi drodzy, to by było na tyle. Ja już też będę kończyć, bo muszę jeszcze pomontować vlogi i tak dalej, a jutro szkoła i coś czuję, że pójdę spać o drugiej. No a jak pewnie większość z Was wie, o 5 wstaje. Także nie mam dużo czasu na wyspanie się. No a w szkole też jakoś trzeba żyć i funkcjonować. Także co, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. I widzimy się jutro. Pa, pa.